Siemano, widzowie, witam was w pierwszym odcinku z gry Pine. Słuchajcie, troszeczkę o tej grze może na samym początku. Gra jest dość prosta, została chyba zrobiona przez małe studio, zresztą to widać. Nie zawiera ona mega dużo szczegółów, ale wydaje się całkiem fajna. Postanowiłem ją ograć, postanowiłem ją zakupić i postanawiam ją nagrać. Myślę, że zaczniemy sobie nową grę, poczekamy aż się to wczyta i sami zobaczycie, jak ta gra wygląda i na czym ta gra polega. Sam nie do końca wiem, że dostajemy na samym początku jakiegoś questa, którego musimy wykonać. Gra jest też niestety po angielsku, ale staram się to jakoś w miarę tłumaczyć. Niestety z tłumaczenia jestem tragiczny. Z angielskiego jestem kurczę średni, bym powiedział. Ale myślę, że jakoś sobie damy radę. No i zobaczymy, z czym się je tą gierkę. Coś czuję, że gra nie będzie jakoś mega długa, także pewnie kilkanaście odcinków. Zobaczymy. Sprawdźmy to danie. A więc tak wygląda właśnie Pine. Nie jest to wybitne graficzne dzieło, aczkolwiek jest całkiem przyjemna. Trochę przypomina taką, mam wrażenie, epokę lodowcową, coś takiego. No, tak mi przypomina epokę lodowcową. Zresztą bardzo podobne czasy. W bardzo podobnych czasach tutaj będziemy żyli. Mamy ludzi, coś tam budują. No i gra jest generalnie takim, że tak powiem, survivalem, tak mi się wydaje, co miałem tylko styczność przez chwilę z rozgrywką. Wydaje mi się, że jest to tak zwany survival, że będziemy tutaj budować, będziemy tutaj próbować przetrwać, polować. No i wszystko jest w takim kartonowym, że tak powiem, graficznie pudełku. W kartonowym graficznie pudełku. Wiecie o co chodzi, że graficznie jest kartonowa po prostu. No i teraz dowiedzieliśmy się, że nazywamy się Hugh. Mamy nowego questa. Ceremonia. Nie wiem, czy ja jestem w stanie to jakoś sprawdzić. Questy. Niekoniecznie. Widzę, że jestem w stanie robić uniki pod shifta do tyłu. Tylko też pod shifta biegnę, więc to już mi coś nie pasuje. Będzie to trzeba jak najszybciej zmienić. Okej, tu mamy szyszkę albo coś takiego. Pozbierajmy tutaj wszystko, co możemy pozbierać. No tak jak widzicie, możemy zbierać różne rzeczy. Także oznacza to zapewne, że no gra jest pewnie survivalem. Chciałbym tutaj odpalić ekwipunek. Nie wiem, którym jeszcze się odpala ekwipunek. Tak, może na razie sobie odpuścimy, bo co klikam, to mi się nic nie pojawia niestety. Pod Q mam jakąś postać. Pod Q albo pod O? Pod Q. Ale nie mogę też tego kliknąć. Na razie musimy się udać do naszej matki albo kogokolwiek. Mirwe. O, nie mogę się doczekać dzisiejszej ceremonii. Nic nie jest piękniejsze niż widzieć naszą wioskę. Thrive and begin together for something fun. Że się zbieramy razem i robimy coś fajnego. Tylko kilka następnych godzin. Aha, to czyli to nie z tobą miałem porozmawiać, tylko mogę z wami. A, taki mały small talk odbyć. Siema Hugh, siema Masp. Jestem trochę zdenerwowany przez dzisiejszą ceremonię. Tak, jestem. Obawiam się, że nie będę widzieć Kana tak często po tym, jak się przeprowadził. Będę za nim tęsknił. Nie martw się. Wcale nie będzie tak daleko. What if the freedom gets to him? Co jeśli wolność go zabierze i będzie podróżował? O nie. Czemu nie lubię podróżować? O. Nie mamy tu nawet dialogów, co widać, że jest to gra budżetowa. Generalnie. No nie będę tutaj rozmawiał z postaciami, bo szczerze mówiąc, mało mnie tu interesuje. Wszystko. Na razie nie znamy tego świata, także co z tego, że ja się dowiem, że jakiś gościu na ceremonię i chce podróżować po świecie, jak ja nawet nie wiem, kurde, kim on jest. Tam coś mamy ciekawego. Jakieś budynki. Ale tu coś było jeszcze do zebrania, nie? Mogę siekierkę wziąć? Nie mogę. A w ogóle mogę czymś bić? Też chyba nie mogę. Na razie przynajmniej. Pewnie w końcu będziemy mogli sobie wytworzyć jakieś tutaj pierwsze narzędzia albo coś takiego, którymi będziemy mogli się posługiwać. No dobra, udajmy się do tej laski tutaj, kimkolwiek ona właściwie tutaj jest. Marla. Cześć Hugh, a więc ty jesteś? Prawie skończyliśmy z przygotowaniami. Ilma i Envin chcą, potrzebują więcej zasobów.
Zapytałabym twojego brata, ale nie mogę go nigdzie znaleźć. Jeszcze więcej zasobów? Tak. Nie wiem jakie, ale idź, spytaj ich o to, jakie. No. I musimy się udać teraz do Edwina i Ilmy. Can help. I musimy zapytać ich, co potrzebują generalnie, jakie zasoby jest tutaj. Jakie zasoby są potrzebne i pewnie będziemy te zasoby zbierać. No i rychło w czas. Treehouse Don. Chcemy powiedzieć, że Treehouse, że domek na drzewie będzie byłby zakończony, ale brakuje nam. Nie mam zielonego pojęcia, co tu pisze. Could you get us more. Nie wiem, co to jest. Thief rope and staff cloth. For some extra fortification. Potrzebujemy jakichś rzeczy, by wzmocnić umocnienia. Grey powinien być w stanie ci pomóc. Smarwood and Steve Rope. I wierzę, że Lia. Coś tam was folding some staff cloth blisko miejsca, gdzie się myje. Generalnie nie jest nam to potrzebne, czytanie tych dialogów, bo wszystko praktycznie. Będziemy i tak mieli zaznaczone, zgaduję, że do jakiego miejsca mamy się udać. Także tak czy siak, nawet jeżeli byśmy tutaj nie przeczytali tego dialogu, to byśmy byli w stanie. Byśmy wiedzieli, co mniej więcej zrobić. Dobra, jesteśmy przy tym ziomku. Nie wiem, co to za ziomuś, ale możemy z nim porozmawiać. Gary. Hugh, jestem trochę zajęty. Czy mógłbyś mi pomóc? Ilma i Edwin potrzebują troszeczkę więcej Steve Rope, żeby tutaj zafortyfikować dom. Nawet jeszcze więcej? Steve Rope nie rośnie na drzewach. A, znaczy, wiesz, co mam na myśli. Domek na drzewie jest wystarczająco stabilny, powiedzieli. Nonsens. Nasze domy są silne jak nigdy. If they insist, jeżeli nalegają, jestem zdecydowanie zbyt zajęty przygotowaniami dla ceremonii. Ale możesz użyć Marwood on the cre. Możesz użyć Marwood, czyli tego drzewa, on the crate to make some Steve Road yourself. Nie chce mi się, nie wiem jak to. Tell them this should definitely. Powiedz im, że to definitywnie. Załatwi sprawę, can't wait to. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć dzisiejszą ceremonię. Otrzymaliśmy ideę. To są koncepcje dla itemy, które mogę stworzyć samemu. Otwórzmy menu, klikając Escape, by przejść do tego właśnie, tej opcji tworzenia rzeczy. I w końcu zaczyna nam działać menu. W końcu mamy w ogóle menu, dostaliśmy taką opcję. I gdzieś tutaj powinniśmy. Tutaj mamy opis misji, main story. Jeszcze mamy Island Story, czyli takie pewnie misje poboczne. Tutaj mamy misję główną i musimy zdobyć Staff Cloth and Steve Rope. Tutaj mamy nasz ekwipunek. Okej, odpowiednie dane rzeczy dają nam jedno serduszko tutaj. Każdy tutaj z tych ciuchów, które na sobie mamy. Pewnie będą dużo lepsze ciuchy. Tutaj mamy jakiś. A, tutaj mamy po prostu podpowiedzi. Taki powiedzmy. Do podpowiedzi na różne tematy i tutaj mamy crafting. Steve Road. Możemy się nauczyć tego, czy jak? Jak to wygląda? Jak ja mam się tego nauczyć? Steve Road. Potrzebujemy Marwood. Dwa razy Marwood, żeby wytworzyć Steve Road. Także czy teraz będę w stanie to wykonać? Crate. Hold E to crate. Jo, i chyba wydaje mi się, że wykonaliśmy taki Steve Road. Steve Rope. Jo, mamy to. Steve Rope, ok. I mamy. No mamy po prostu teraz w ekwipunku jeden Steve Rope. I musimy się teraz udać po Staff Cloth. Czymkolwiek to jest. Jakieś ciuchy, jakiś materiał jest nam tutaj potrzebny. Przy okazji możemy tutaj zbierać jakieś kamienie, jak będą występować jakieś. Pogadajmy sobie z tą laską. Luja. Hey Hugh. Cześć Luja. Czy masz może trochę staff cloth'u na domek na drzewie? Nie, jestem dzisiaj zajęta myciem, obawiam się. Czy ktokolwiek się nauczył, jak zrobić staff cloth samemu? Być może jesteś w stanie
samemu to skraftować. I teraz co? A dostałem nową ideę? Dobrze mówię? Chyba tak, tak mi się wydaje, że dostaliśmy nową ideę. Jo, mamy tutaj crafting i mamy staff cloth. Możemy to z morrow hay wykonać i z gravel mossu. Dobra. Po prostu klikam E, żeby to wytworzyć. Pyk. No i mamy. Możemy wrócić, przynieść te wszystkie rzeczy, które aktualnie mamy w ekwipunku do nich. Możemy też rozmawiać tutaj z pobocznymi postaciami. Aczkolwiek zajebiście mi się nie chce. Ta gra jest na tyle mało, wydaje mi się, interesująca, że nie chce mi się tutaj biegać. Może jakby to było gdzieś na streamie, to pewnie bym chodził, zaczepiał każdą możliwą postać, ale na odcinku wydaje mi się, że byłoby to na tyle nudne, że raczej sobie odpuszczam. Dziękuję, Hugh. Miejmy nadzieję, że to nam pomoże. It will have to do. Musi. Nasze drzewa nie rosną wystarczająco szybko, tak jak powinny. Więc nawet marwood będzie powoli się kończył nam. Może to w takim razie może jest pora na to, żeby tutaj poszerzyć horyzonty i odwiedzić dalszą część wyspy. Nie idziemy. Nie pójdziemy w dzicz, by znaleźć więcej. Wiemy wszyscy, że to nie jest opcja. W każdym bądź razie. Dzisiaj jest. Dzisiaj celebrujemy. Dzisiaj celebrujemy to, że udało nam się ukończyć kolejny dom. Zbierajmy się i miejmy ceremonię chyba. Hugh, nie mogę znaleźć twojego brata, nicie Hugh. Czy możemy go przynieść na ceremonię? Prawdopodobnie jest w swoim miejscu. I rysuje jakieś rzeczy. Bezsensowne jeszcze dodana. Tu w ogóle cmentarz jest, jo. Na to wygląda. Całkiem ładny cmentarzyk. Miejsce jakiegoś artysty, ta? Dusza artysty to mój brat. A nie, nie rysuje nic. Siema, Hugh. Gary kazał mi przenosić belki cały dzień. Więc trochę sobie odpoczywam. Myślę, że odkryłem jedną z tych białych i obślizłych kreatur na dole. Jeżeli wytrzeszczysz oczy wystarczająco mocno. Nie, dzięki. Tak mi się wydaje, że to tak było napisane. Tak, ta, haha, you should never look away. Nigdy nie powinieneś patrzeć w drugą stronę. Jest zbyt dużo do odwiedzania tutaj. Oni są zajęci swoim domem na drzewie oraz ceremonią, a tam w ogóle coś się pali. Musi być na świecie coś więcej niż tylko to. A swoją drogą, odnośnie ceremonii, zaraz się zaczyna. Czy chcesz do nas dołączyć? Nadal mamy czas. Pamiętasz to dziwne konstrukcje, którą znalazłem i ci o tym powiedziałem? Myślę, że mam pomysł, jak to otworzyć. Nie wiem, a mam. Wiesz co, Marla powiedziałaby... O nie, przypadkiem skipłem. Pewnie powiedziałaby o tym. No dalej. Nadal mamy czas przed ceremonią. Spotkajmy się po tam, gdzie zbieramy owoce. I kiedy będziesz gotowy, pokażę ci. O kurde, ty szybki jest. A tutaj możemy zebrać swoją tą Morrow Ray. No zbierajmy, chyba mu się nie przyda. On tu nie miał czegoś rysować? Oni coś mówi, że on rysuje coś. Tutaj, a nie widzę, żeby coś rysował. Dobra. Idę na drugą stronę. Ale nie, to chyba nie tędy. To musimy jakieś poprawić. W ogóle bardzo ładna kreskówkowa taka grafika, ale podoba mi się, całkiem ładna jest, przyjemna bardzo dla oka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Całkiem ładna, no, kreskówkowa i bardzo mi to przypomina epokę lodowcową. Ale ma to jakiś swój urok, tak czy siak. Pokaż, co będziemy otwierać. Wiedziałem, że będziesz zainteresowany. Wiesz, robię to dla ciebie. Powinniśmy coś zjeść, zanim pójdziemy zwiedzać.
złapię jakieś migramery, czy co to tam było napisane. Replenish, nie wiem co to znaczy replenish, naprawię twoją energię? Chyba, że dużo energii nam jakby dadzą, nie? Tak mi się wydaje. Okej, okay. Adventuring always keep eye on energy. Jeżeli będziemy zwiedzać tutaj świat, zawsze miejmy oko na energię. Wszystko co robimy zależy od naszej energii. I zabiera naszą energię. Więc jedzenie zapewnia nam wysoką wydajność. Możesz jeść jakiekolwiek jedzenie znajdziesz, żeby tutaj energię sobie naprawić. Możemy przypiąć te itemy do jakichś slotów. Ok. Hold Q to pin the food item into and eat it. Ok, mamy Migriam. To jadalne, ale nie bardzo smaczne warzywo, które rośnie nisko pod ziemią. In and around w i koło Witcher Woods. Koło Witcher Woodsów. Dobra, i chyba sobie teraz. Tak jest. Chyba sobie teraz przypiąłem to jedzonko i będę mógł je wsuwać. Jo. Ja miałem chyba full i zmarnowałem, wydaje mi się, że zmarnowałem jedną migera. Kurwa, nazwijmy to jakoś po polsku. No, jakoś musimy to nazwać. O, i pozbierajmy też zboże. Jak najbardziej. Okradnijmy całą wioskę, czemu by nie? Trzeba to nazwać jakoś normalnie. To jest chyba bakłażan albo coś takiego, no nie? Wygląda jak bakłażan. Tak mi się wydaje. No, fez wygląda jak bakłażan, to musi być bakłażan. Powiedzmy, że to jest bakłażan, a to jest no oczywiście zboże, tak? Chyba nie musimy się zastanawiać, co to jest. No i zboże też pewnie raczej na sucho w sumie nie chcemy jeść. Nie mogę teraz kliknąć Q, żeby sobie przeczytać odnośnie i wrzucić na slota, nie wiem czemu. Już zapomniałem, jak się na slota wrzucało jedzonko. No dobra, ale zawsze mamy escape'a. Common wheat, czyli no zboże, tak mi się wydaje. Popularne i ważne. Jedzone przez większość gatunków. No i tyle w sumie. Ciekawego. Idziemy do Amama. Okej, chodźmy zobaczyć, co jesteśmy w stanie zobaczyć. Będziemy przed tym, jak Marla nawet... Nie, zanim się zorientuje Marla. Last wonder has to eat two bowls of Marla stew. Ostatni musi zjeść dwie miski potrawki Marli. No i się zgodziliśmy, tylko on wyruszył za szybko. To jest jakiś wyścig chyba będzie prowadzony. Czy nie? Czy źle mówię? Nie źle mówię. Jak ja mam się kurwa tam dostać? Znaczy kurczę blaszka. Ty, jak ja mam tam... A, dobra, widzę. Chyba tutaj. Po skale musimy do jakiejś jaskini, cyk, sobie tutaj przejść. Dobra, elegancko. Zobaczmy, czy tutaj nie ma czegoś ciekawego. Na razie tutaj nic nie jest ciekawe, bo każda rzecz, którą zbieram, to właściwie nie mam zielonego pojęcia, na co mi jest potrzebna. Siemalski. No to jesteśmy. Oczyściłem... oczyściłem trochę krzaki i zobaczyłem, że coś tam wisi, takie coś okrągłego. I odkryłem, że prawdopodobnie musisz trafić w to czymś, ale rzucanie rzeczami się nie udaje, więc trzeba w to trafić jakimś łukiem. Więc stworzyłem to coś, coś tam stworzył. Pozwolę ci czynić honory, zobaczmy co się wydarzy. Okej, mamy naszą pierwszą broń. Masz dwie bronie, na blisko i na daleko. Możemy się zmieniać za pomocą X-a, okej, okay, to jest, no właśnie, to jest nie kusza, tylko to jest proca, no właśnie. A propos, teraz skończyłem grać w Plague Tale Innocent, także tak mi się właśnie kojarzyło, że to jest proca. Użyjmy prawego przycisku myszy i lewego przycisku myszy, by wypuścić tą procę oczywiście. I cyk. Okej, okay, otworzyliśmy jakieś tajemnicze wejście. Wow, zobaczmy co tam znajdziemy. Poczekaj, Amon.
Dobra, interact. Będziemy na eskiny. Czyli z tego co rozumiem, my jesteśmy na jakimś takim, powiedzmy, zamkniętym plemieniem, które nie za bardzo chce zwiedzać świat, bo jest nam, powiedzmy, niebezpiecznie. Tak mi się wydaje, że taka jest główna fabuła. Musimy przede wszystkim iść do naszego ziomka, Amana. Przede wszystkim go znaleźć. Tutaj go nie ma. Ale słyszę, że coś tam robi. Jo, walczy z kimś? A, po prostu se macha mieczem. Sprawdź to, Hugh. Wygląda na bardzo zaawansowane chyba. Wydaje mi się, że to słowo to jest zaawansowane narzędzie. Jest jeszcze jedno, możesz to zebrać. Old Pinewood Sword. Popatrz, jeżeli pomachasz tym kilka razy, wyglądasz naprawdę, naprawdę mocno, na mocnego zawodnika. Możemy pomachać sobie. Mogę z nim walczyć? Coś tam, że jesteśmy w stanie mocne ataki wykonywać. Left mouse to charge heavy attack. A, czyli przytrzymujemy i pyk. Wtedy mocny atak wykonujemy. Albo szybkie. I wtedy te obślizgłe białe kreatury nie będą miały z nami szans. Press F to perform a kick to knock. Ok, czyli tak ogłuszałem przeciwnika. Co jeżeli skombujemy to wszystko? Nieskończone możliwości. Equip tab left shift, then left mouse button to perform a poke attack. Ale czekaj, left shift. Pyk. Nie, coś. Quick tap, left shift i atak. Pyk. Pyk i pyk. A, że unik i od razu atak. Popatrz na to. Klasyka. Zawsze ostatnie słowa. Patrz teraz. Popatrz na to. Klasyka. A tutaj możemy to otworzyć na przykład? Chyba niestety niekoniecznie. Dobra, nie pamiętam na czym skończyłem. Rozwaliłem tutaj tą skrzynkę i dostaliśmy staff cloth, czyli jakieś tutaj właśnie materiały, tak mi się wydaje. No i musimy brata chyba gonić, tak mi się wydaje, bo głupek coś tutaj rozdupcył. Aman, jesteś w porządku? Tak, wszystko w porządku, zgubiłem balans, ups. Zbyt podekscytowany. Ale teraz będę musiał się stąd wydostać. Czy widzisz jakiekolwiek tam przejście? Widzę tam drewniane drzwi z małą notką koło nich, która mówi lewo, prawo. Jakieś pomysły? Zobaczę, co jestem w stanie znaleźć. Lewo, prawo, taka była notka. Nie jest to trudna notka, możemy podpalić sobie tu pochodnie. Loud and clear, czy słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Tutaj mam też zablokowaną tą przejście dalej. Co ta kartka mówiła? Lewo, prawo. Okej, okay, lewo, prawo. Pewnie będziemy musieli, no, lewo, prawo wycelować. Pod ich sobie zmieniamy, no właśnie, moje bronie. Lewo i prawo. I powinno się tutaj mechanizm... Dobrze mówiłem? O, zadziałało. Zobaczmy, czy jestem w stanie otworzyć coś tam. A, u mnie też się otworzyły drzwi. Dobra, jesteśmy razem. Piu, glad we... Udało nam się. What do you say? Wanna go a bit further? Co o tym powiesz? Chcesz iść dalej? Nie wiem, mama, było całkiem blisko. Nadal tutaj przecież jesteśmy, prawda? No dalej. Zjedzmy troszeczkę jedzenia, jeżeli masz jakieś. I możemy iść dalej. No dobra. Namówił. Dobra, a faktycznie ja nie mam. Faktycznie nie mam energii, także trzeba to kontrolować dość mocno. Co się stanie, jak tutaj stracę energię na maksa? Deadcam sobie? Tak mi się wydaje, trzeba zwracać na to uwagę. Tylko. Kurwa, jak się usta. Bo ja muszę ustawić to jedzenie. Nie pamiętam, jak to się robiło. Exhausted. O kurde, jesteśmy wykończeni. Ty, ja muszę sobie jedzonko faktycznie ustawić, tylko nie pamiętam, jak to się robiło. Dobra, przeczytałem sobie poradnik. Oczywiście w grze mieliśmy poradnik, możemy sobie pod Q, no cyk.
elegancko kliknąć tutaj i zaznaczyć naszej postaci, żeby sobie wsunęła jedzenie. I jesteśmy, mamy dużo energii, szybciej pewnie dzięki temu biegamy i takie jakieś pewnie głupoty tutaj. Widzę, że jestem tutaj w stanie poprzechodzić na drugą stronę, więc zanim dojdę w ogóle wariacie do ciebie, to ja bym tutaj chętnie sobie poniszczył te skrzynki i tak dalej. Bo tutaj są jakieś fajne rzeczy, marwood, możemy pozbierać, czemu nie. Tutaj, marchewa? Karant. Nie, to jest coś innego, new food, nowe jedzonko, jakieś karant. Możemy o nim w sumie przeczytać. Escaping i tutaj powinniśmy mieć informacje. Zdrowe, małe warzywo, rosnące na długich drzewach, długich krzewach. Jakoś tam nas energizuje. Znajduje się najczęściej w miejscu, gdzie mamy dużo drzew, gdzie jest las. Sprawdź to, Hugh. Te tutaj namalowane rzeczy wyglądają jak ludzie. A ta wysoka? Wow. To musi być odkrywca, który poszedł dalej. Wygląda na to, że opuścił ich jeszcze raz w pewnym momencie. Kurde, czy to mogą być ludzie z klifu? Nasi przodkowie? To nie może być prawda. Nigdy nie byliśmy na zewnątrz, prawda? Więc kto inny by stworzył te rysunki? Wygląda na zamknięty. Wygląda na. It looks like they close off this cave behind them. Wygląda na to, że zamknęli za sobą tą jaskinię. Nie wiesz, co to oznacza, Hugh? Wygląda na to, że ludzie wyszli w pewnym momencie. Mogą wrócić w pewnym momencie. Musi być. There must be more of this land. Musi być więcej tego. Tej ziemi. Niż. Kreatur. Przerażający kreatur, o którym nam mówią, prawda? Powinniśmy powiedzieć Marii, co znaleźliśmy. I powinniśmy się pośpieszyć na ceremonię. Idziesz pierwszy, a i chcesz się troszeczkę popatrzeć na ten. Na temat tego. Chcesz się popatrzeć na te rysunki. Mógłbym patrzeć na to całymi dniami, to rozwala mi umysł. Idź beze mnie, ja cię złapię. Złapiemy się razem. No i musimy teraz wrócić do naszego plemienia. Plemię. A tutaj jest coś ciekawego jeszcze? Może być w sumie. Notatka jest, nie? No tak, notatka mówi lewo, lewo, prawo. Przynajmniej umiemy już pisać. Że jesteśmy w miarę zaawansowanym tak naprawdę plemieniem. Skoro umiemy te wszystkie rzeczy. Tu byliśmy, no i co, chyba wychodzimy z tego i wracamy na tą ceremonię. Idziemy celebrować otwarcie nowego domu na drzewie. Także jest to średnia chyba celebracja, aczkolwiek może faktycznie brakuje nam jakoś mega dużo zasobów. Także powinniśmy się cieszyć. Jesteś niesamowity? Nie, to coś znaczy innego chyba. Ale iść, pewnie nierozsądne albo coś takiego, iść, brać ze sobą Hugh razem z tobą. Matka wie, co mogło się tam wydarzyć. Wiesz, że nigdy nie powinieneś opuszczać perimetru. Przepraszam, Mala, odkryliśmy, że my kiedyś, nie interesuje mnie to. Ten nonsens, który znalazłeś. Jesteś bardzo świadomy, że to jest poza limitem. I że powinniśmy zostać w środku naszej wioski. Tak jak zawsze. Ale co dokładnie oznacza... Teraz wracaj do wioski. Jesteś już spóźniony na ceremonię. Wszyscy na ciebie czekają. A, miałeś rację, mały bracie. Nie jest pewnie zadowolona z naszego znaleziska. Musimy jej w pewnym momencie powiedzieć, co znaleźliśmy. Chyba, że ona już wie.
Ona przecież tutaj żyje na tym świecie dłużej niż my. Tylko jest jeden sposób, by się przekonać. Ale po pierwsze, pospieszmy się na ceremonię. Join the ceremonia. Co to? Będziemy po prostu, nie wiem, pewnie malować ten dom, albo tańczyć wokół ogniska, no nie? Rozrywka naszych przodków. Chłopy, co biegały wokół ogniska. To powalone jest w sumie jak technologia. Pomyślcie, 2000 lat temu wszyscy kurze się zbierali, właśnie sobie biegali wokół ogniska. Teraz mówię, ja sobie siedzę przy kompie i gadam. Do plastiku, nie? Do metalu. Powalone. No tak, w końcu tutaj jesteśmy. Ceremonia się w końcu zaczyna. Dziękuję, Marla. Tak jak tradycja, chciałbym podziękować wszystkim za ich wysiłki ciężkie. Musieliśmy trochę poświęcić czasu i zasobów, więcej niż zazwyczaj, ale udało nam się znowu. Nasz nowy dom stoi mocny i silny. Powinniśmy poszerzać naszą wioskę i nasze następne domy powinny stać koło właśnie tego, którego zbudowaliśmy. I powinien być jeszcze większy i jeszcze piękniejszy. Chciałabym teraz zawołać Ilmę i Kana, by oficjalnie przejęli ten dom jako swój własny. A po tym wszystkim był feast? Nie wiem, że imprezujemy? Że pijemy? Chyba tak. Czy We feast. Tak mi się wydaje. Powiedział to z takim entuzjazmem, że We feast. Że pewnie chodziło o wódeczkę. Ucztujemy chyba. No bo teraz powiedział czas na potrawkę. Czas na jedzonko. Chyba zaraz wymiotuję, jeżeli jeszcze raz powącham kolejny bowl of that dry strew of hers. Jeżeli jeszcze raz powącham. Jeśli jeszcze raz ją powącham. Nie widzę, czemu Gary jest tak. Ma taką obsesję na jej punkcie. To wygląda na to, że on chce tylko i wyłącznie tę ceremonię, tylko po to, żeby dostać jej potrawkę. No, zdecydowanie jest sporo tej potrawki. Popatrz na to. Kolejny domek na drzewie. Czy my nie jesteśmy kreatywni? Matka zabrania próbowania czegokolwiek nowego, żeby wprowadzić zmiany. Jeżeli kiedykolwiek stanę się szefem, zdecydowanie będziemy czegoś próbować nowego. W końcu achsekać, bo 33 minuty biegamy i wykonujemy takie bardzo proste questy. Pewnie gra nie będzie na tym polegać, pewnie dużo. No i chuj po domku, co? Okej, myślałem, że my się znajdziemy na dole, bo po prostu będziemy ciekawi na temat świata, ale my się znajdziemy na dole, bo mieliśmy wypadek. Teraz jesteśmy pewnie właśnie na samym dole, a to są pewnie te gigantycznie przerażające białe kreatury, które chodzą po świecie. Jo? Tak mi się wydaje. No, wygląda jak epoka lodowcowa. A taki ziomo je. Jakiś handlarz, jakiś nowy gatunek. No dobra. Czy ty pochodzisz z góry? Nie rozumiem. Never did I dare to imagine it would be humans. Że wiedział pewnie, że coś tam jest, ale nigdy sobie nie wyobrażał, że to będą ludzie. Niebezpieczne miejsce, te miejsce na klifach. Nazywamy to niepowstrzymanymi klifami. Z jednego dobrego względu. Wyobrażam sobie szok, jaki przeżywasz, ale to nie sen.
Oboje z nas byliśmy uwięzieni. Podążaj za mną. A nos for adventure. Nos chyba dla przygód, tak się nazywa misja. I musimy podążać za tą kreaturą. K-Grafit. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest K-Grafit. Pewnie będziemy mieli tutaj napisane. Albo i nie, to ja to zabrałem, a nie mam tego w ekwipunku. Jo, halo. Tu mam chyba. Nie. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, co ja zebrałem. Chyba, że ja to zebrałem, że to jest ten gravel moss. Możemy chodzić po wodzie? Jak najbardziej. Czy możemy pływać? Jak najbardziej. Czy możemy nurkować? Niestety nie. Warto tutaj sprawdzić granice i mechaniki. Marwood, sporo drewna. De facto drewna, którego brakuje tutaj na górze. Jeżeli chodzi o naszą wioskę, to oni tam narzekali, że nie ma tego drewna. Tutaj jest całkiem sporo. Czyli o to chodzi. Tutaj dopiero zyskujemy ten prawdziwy survival. Zanim podążę, to chciałbym się tutaj udać, pozbierać to drewno. Nie wiem, na ile ten marły to jest istotny, ale weźmy sobie kilka tak na zapas. Nie wiem, czy później będziemy mieli okazję to spotkać, ten marłód. Tutaj? Kurczę, to jest w ogóle metalowe chyba, nie? Jo, wydaje mi się, że to w ogóle metalowe jest, że tego nie zniszczy tak łatwo. Jo, nie da rady, to będzie trzeba coś wybuchowego pewnie rozkminić. Dobra, chodźmy za tym ziomkiem. Marłód, jeszcze marłód. Mam jakieś miejsce maksymalne w ekwipunku? Czy ty chodzisz tylko... Kilogramy? Chyba nie. Chyba mogę mieć maksymalnie tyle, taką ilość slotów i na razie to wszystko, ale nie ma jakichś kilogramów albo czegoś takiego. I dobrze, bo strasznie tego nie lubię. Coś tam tego owego. Kim jesteś? Mam na imię Ot. Jestem jednym z tembasów. Podróżujemy, studiujemy i praktujemy politykę. And something we are stuck. I czasem utykamy, w sensie on utknął gdzieś. A musisz dla mnie naprawić ten most. You can't help. Możesz mi pomóc zebrać Marwood and Steve Road, żeby wytworzyć most i trochę jedzenia dla mojego Alpafanta. Ponieważ jest głodna. I dam ci coś, żebyś mógł zniszczyć tą blokadę. Ponieważ będzie ci blokować drogę. Wygląda na sturdy, bo ta wygląda na całkiem solidną. Ale on chyba stworzył coś, co pomoże nam tą solidną bramę rozdupsyć, jo? Jeżeli jesteś mi w stanie pomóc z tymi zasobami. I z tym jedzeniem pomogę ci z tą jaskinią. Okej, okay. Czyli najpierw musimy mu pomóc i przynieść przede wszystkim jeden Marwood i dwa Steve Robsy. Pytanie, skąd ja wezmę te Steve Robsy? No tutaj, ja wytwarzam przecież te Steve. Zapomniałem o tym, że ja to wytwarzam. Crafting. Steve Robsy musimy wytworzyć. Pyk, dwa możemy sobie z Marwooda zrobić, mamy to. Ale Karant. Karant to jest jakieś jedzonko. O, to jest to jedzonko, które zebraliśmy też wcześniej. Okej. Okay. I musimy tego mu przynieść 6. Trzeba mieć tutaj sprawne w miarę oko. One się aż tak mocno nie rzucają tutaj. W oczy. No i mamy to. Pomóż mi, dawaj mi coś, żebym mógł to wysadzić tamto. Masz tutaj coś, co się nazywa wybuchową kegą. I coś tam. Tego musimy rzucić. Tam, dobra, mamy. Wybuchowa kega. Staliśmy nową rzecz. Use a keg to enter a cave. Użyjmy tego kega, by wejść do środka. Tylko jak to się używa? To ja strzelam tym, czy jak mam tego użyć właściwie? Use a keg? Dobra. Tylko pewnie było napisane, jak ja mam tego użyć. I niestety nie słuchałem go za bardzo. Dobra, ale. Dropitem pewnie. Pewnie podchodzimy tutaj. Klikam dropitem. Pych, tak mi się wydaje. Teraz będę mógł w stanie to strzelić w tą beczułkę. Jo! I mamy to. Jesteśmy w stanie wejść do środka. Do jaskini. Zobaczymy, co jest ciekawego. Jeszcze w tej jaskini zakończymy dzisiejszy odcinek. Kurczę, całkiem przyjemna gra. To znaczy, mało się w niej dzieje i nie jest jakaś mega ekscytująca.
Ale jest to taka gra indie. Podoba mi się całkiem, jak na razie. Jest całkiem przyjemne, jeżeli chodzi o grę. Podoba mi się. Cieszę się, że jest to jedna z gier, którą ograłem. Sprawia mi przyjemność. Szczerze mówiąc, nawet bardziej niż Plague Tale Innocent, mam wrażenie na razie. Chociaż Plague Tale Innocent był przepiękną grą i też fajnie mi się w to grało. To w to mi się gra jakoś bardziej. Jakoś bardziej mnie interesuje. Ta grafika też sprawia, że to jest. Potwory. Że to jest takie bajkowe i czuję się trochę jakbym grał gdzieś tam 10 lat temu na komputerze tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą grafikę. Co? Nie wygląda to za bardzo przyjaźnie. Chciałbym, żeby Aman tu był. Wiedziałby co zrobić. Chyba będę musiał walczyć. No chyba nie mam wyboru. Kurwa, masz, pyk. A, bo jestem w ogóle zmęczony, PS. O kurwa, ja mu nic nie robię. Stop, jedz. Zjedz sobie jedzonko. O kurwa. Zjedz sobie jedzonko, pyk, żebyśmy tutaj byli energized. Dobra, my mu nic z kamieniami nie zrobię, nie? Jo, to trzeba. When a target is close enough, you can use mouse button free to focus on them? A, że coś takiego, dobra. Dobra, czekamy na jego cios. Pyk, unik i dojeżdżamy. I od plecków. Oj! Uniczki? Dobra. Remember F to knock the enemy. To spróbujmy. Udało się go teraz? Nie, chyba ciężko będzie takiego wielkiego stwora znokautować. Dobra, pokonany w każdym razie. Baker Antenna. Baker Antenna. Okej, czyli ten potwór, którego tutaj zabiliśmy, nazywa się Baker. A to jest jego antena. Jego czółki albo coś takiego. Jestem w stanie tutaj przeczytać, co to w ogóle jest? Jestem. Obsidiska antena. Dickes Baker Critter. Coś tam trzyma jego abilities. Okej, okay, grafit. Dobra, idziemy dalej. Musimy się wydostać z tego miejsca. Tutaj pewnie mam jakoś właśnie. To się nazywa? Mechanizm, żeby się stąd wydostać. Natomiast ja bym chciał mu odłożyć tą pochodnię. Nie wiem, czy jestem w stanie. Kurczę, wziąć miecz i zacząć tu machać, bo to jest chyba skrzynia, którą mogę potencjalnie rozwalić i coś z niej podnieść. Kurde, ale jak podniosłem już pochodnię, to jest lipa, bo nie jestem w stanie nic zrobić za bardzo. A, chyba że. O, piękna sprawa. No i teraz chyba mogę sobie pomachać. Nie jest to skrzynia do rozwalenia. No to sadek. Jednak, czy my chcemy wziąć to pochodnie teraz? Nie wiem, czy to się nie zamknie, kiedy to wezmę. Kurczę, zamknie się. Dobra, otwieraj. Tutaj zwykły mechanizm, pyk. Dobra. Tutaj coś pod schodami ciekawego. Nic. Tutaj jeszcze coś mamy. A tędy. A nie, czekaj, czekaj. To wygląda jak tam, jak taka jaskinia, którą na początku spotkaliśmy, nie? Dokładnie takie samo ułożenie. Ale to chyba nie jest to. Dostaliśmy ten staw. Nie wiem, co to jest. Jakieś tutaj ubranie, czy tam kawałek materiału. No i tyle chyba, wychodzimy na zewnątrz. Find a way to. Tak, musimy znaleźć wyjście. Jesteśmy mega zmęczeni, także trzeba mocno uzupełniać jedzenie. Nie wiem, czy jak biegam sprintem, to mi to pasek tutaj szybciej się zużywa. Wydaje mi się, że tak, no nie? Także trzeba uważać, jeżeli chodzi o ten sprint. O kurwa, my jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Łe, to była ta jaskinia. Mówiłem, że bardzo podobna. To jest ta jaskinia. No dobra. Czyli my z powrotem jesteśmy na górze. W ogóle jest tu mega dużo miejsc do zwiedzania i pewnie te wszystkie miejsca będziemy odwiedzać. Gierka zapowiada się fajnie. Naprawdę przyjemnie, taka mega chillowa. Widzimy się jutro godzina 14 oraz 16. Wpadajcie na Twitcha, tam streamy rzadko, ale jak już będą. Kurwa, taki content będzie. Będzie i Reels, i Bizy, tak od dla widza. Będziemy poddymiać. Widzimy się jutro, 14:16. Skiskie.